Jeszcze kilka tygodni temu nasza sytuacja nie była zbyt wesoła. Porażki z Zagłębiem i z Lechią. W tej chwili sytuacja i nastroje są chyba diametralnie różne. No na pewno te dwie porażki troszeczkę napsuły nam krwi, ale podchodziliśmy do tego z chłodną głową. Na spokojnie to przyjęliśmy, bo ta gra nie wyglądała jakoś tak aż tragicznie. Mieliśmy swoje sytuacje, którą piłka nie chciała akurat na przykład w meczu z Zagłębiem tam wpaść, ale wiedzieliśmy, że to co robimy i to co gramy jest dobre i nie wpadliśmy w panikę i udało się wyjść z tego małego kryzysu, jak to niektórzy określali. Patrząc teraz na naszą grę, można odnieść wrażenie, że zdecydowanie bardziej wygląda to dojrzalej. W zeszłej rundzie mieliśmy troszkę problemów z meczami wyjazdowymi. W tym sezonie odnieśliśmy na wyjeździe tylko, ponieśliśmy tylko jedną porażkę. Mamy dwa zwycięstwa, remis. Jak myślisz, z czego to może wynikać? Na Czy to jest... pewno nauczyliśmy się troszeczkę tej ligi i można powiedzieć, że te mecze wyjazdowe w tamtym sezonie, gdzie odnosiliśmy porażki, bądź te remisy, dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i teraz to procentuje. Wyjeżdżamy na wyjazdy, jesteśmy pewni siebie, gramy konsekwentnie, czekamy na swoją sytuację, gdzie na przykład przychodzi ta jedna, dwie sytuacje, wykorzystujemy to i później mądrze się bronimy. Jak myślisz, bo tutaj cały czas jakoś asekuracyjnie podchodziliśmy do tego, że najważniejsze jest miejsce w pierwszej ósemce. W tej chwili, patrząc na tabelę i na to, co się będzie działo później, po tym podziale punktów, czy Zawisze stać na coś może jeszcze wartościowszego? I tutaj mam Znaczy, też na myśli Puchar Polski, bo możemy nawet myśleć o europejskich pucharach, nie, jeśli nie tam ma się co tak wszystko ułoży. popadać w hura optymizm. Tutaj dla nas najważniejsze było to utrzymanie. Ta ósemka to utrzymanie daje, więc to jest na razie ten nasz cel. A później co zrobimy, no już dalej, jeżeli uda się zakwalifikować w tej ósemce, no to będzie dla nas na plus. Na pewno będziemy grali wtedy już na luzie i zazwyczaj wtedy, kiedy gra się na luzie, to wszystko wychodzi, więc jesteśmy pełni nadziei, że uda nam się zakwalifikować do tej ósemki, a w pucharze teraz jedziemy na rewanż z Górnikiem i zrobimy wszystko, żeby przyjąć stamtąd korzystny wynik i zakwalifikować się dalej, no.